Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play. Więc tak, tu stworzyłem sobie kartę pamięci do Let's Play, teraz przyszedł gniazdo pierwsze, da? Więc to będzie Let's Play ze Spyro 2. Włączamy. Tu pisze Gateway to Glimmer, ale zaraz się przekonamy, jak to jest w rzeczywistości. Jestem teraz na słuchawkach, więc nic nie będziecie... więc ja będę wszystko słyszał i będzie wszystko ok. Szkoda tylko, że miałem słuchawki na minimalne ustawienia. I... Sony Computer Entertainment America, Universal Interactive Studios, developed by Insomniac Games. A da, oto właściwie początek Spyro 2. Chwila, moment. Aha, bo moje słuchawki są bardzo zużyte. Więc dobra. Create block. New game. I zaczynamy naszą przygodę w świecie smoków. In the world of the dragons. Więc tak, to jest... to się właśnie dzieje dosłownie po endingu Spyro 2. Jedynki, znaczy, przepraszam. No, i Spyro twierdzi, że musi lecieć na wakacje i... I stwierdzi, że kto ostatni będzie Norkiem, bo chcieli się udać do Dragon Shores, czyli... No, takie wakacje, to coś jak u nas Hawaje. Teraz to jest Avalon. Tygrys to jest Hunter, to jest chyba Leila. Elena, coś takiego. A to jest profesorek. Prawie jak profesor Igat z Luigi's Mansion. Ale to jest Hunter, ten, kto teraz gada. No. I tak, oni chcą sprowadzić smoka na pomoc, ale to się okaże czemu. I Hunter boi się smoków, bo plują ogniem. Więc mamy tu o jakimś Ripto mowa, ale nie wiadomo, o co chodzi właściwie. Okej. Pyta się Spyro, gdzie jest plaża. No, i to jest nasz główny antagonista w tej grze, Ripto, który jest... No i smok. No. W każdym razie są ci trzy dinozaury, mogę tak to nazwać. I z, to jest wróżka z Zoe, która będzie nas tutaj... która będzie bardzo ważnym, bardzo ważną rzeczą, znaczy rzeczą, traktuje kobiety rzeczowo, o Jezu, ale jest niezły. Nie, chodzi o to, że to są jego takie, takie przydupasy, wiecie, takie przygłupy, które go chronią. No, to jest w ogóle śmieszne, bo Spyro teraz powiedział, co to za dupek. No tak, no, to jest coś takiego. Chcę na wakacje. Leci sobie Spyro i wchodzi sobie do portalu, gdzie myśli, że są wakacje i mówią ci LOL, musisz uratować świat. No dobra, więc ten display będzie w 100% oczywiście.
I jeszcze będzie dodatkowo na glitchach. Czemu na glitchach? Gdyż nie chcemy się backtrackować. Ale nauczę was tutaj double jumpa. I od razu mówię, że wersja na PS3 czasami zwalnia. Też PSN-owa. Więc tak, klikacie X i w najwyższym punkcie, gdy Spyro jest, wciskacie kwadrat. Dzięki temu Spyro robi tak jakby podwójny skok. I tak oto macie double jumpa, czyli najbardziej gamebreakową rzecz w całej grze. Więc to jest cały ten gość, który... Gumputer. To jest mysz ponad coś w tym stylu. I od razu wszyscy znają, jak on... No. Więc gość powiedział, że nasze lizardy, jak one się to nazywają? Lizard. Jaszczurki kradną ich kryształy i Spyro musi ich powstrzymać. I oczywiście jak w poprzednim Spyro zbieramy kryształy, nic się tutaj akurat nie zmieniło. Lecz jest pewna nowość. Jak zauważyliście, tutaj mamy pod znakiem kryształów mamy taką świecącą gwiazdkę. To jest dusza. Dusze są tutaj do odblokowywania specjalnych umiejętności, które są możliwe do utrzymania przez nie mniej niż bodajże minutę czy coś w tym stylu. Naprawdę już nie pamiętam. Ale coś około minuty. I no jest to bardzo fajne. Nareszcie nie musimy się martwić o to, że o mój Boże, zabrakło mi jednego kryształu i szukam. Okazało się, że nie zniszczyłem jednego przeciwnika. To jest akurat bardzo dobre, tylko szkoda, że Insomniak później zmieniło zdanie, gdy była w produkcji Spyro 3. Ale tak, no trochę w tych poziomach będziemy... gdyż nie są one krótkie. Ale mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Mam nadzieję, że się cieszycie, że robimy Spyro 2. Bo jak mówiłem, jak obiecałem, Spyro 2 po Crashu. I oczywiście po Crashu będzie Crash Bandicoot 2. Więc to jest Zoe, jak ją nazywa Pomidor, czyli pani Checkpoint. Elora, sorry. I kiedykolwiek ona zapamiętuje nasz postęp, do nas strzeli nas tym piorunem, to jeżeli na przykład umrzemy, to wrócimy do tego miejsca. To jest bardzo fajne i znacznie łatwiejsze niż w Spyro 1. Tak się teraz zastanawiam, czy może lepiej by to było nagrywać z PSP. Ale dobra, zaczęliśmy na PS3, to już nie będę narzekał, nie będę małym dzieckiem, nie będę narzekał. Ale muzyka to jest jedyny Spyro, który mi się najbardziej podoba z muzyką, powiem szczerze. Muzyka jest tu bardzo fajna. Orchestralna, że tak to mogę nazwać, no i radosna przede wszystkim. No jest dla mnie fajne i no, przyjemne. Bo chyba nikt nie wie, jak nie jest przyjemnie. Więc tak. Użyjemy sobie double jumpa zaraz, żeby zdobyć parę rzeczy. Najpierw pójdziemy zagrać do tego gościa. No, jam cutters, czyli ludzie, którzy wydobywają klejnoty. I tak, on mówi, że musimy się nauczyć wspinać po drabinach, ale dzięki double jumpowi możemy ominąć ten proces, bo tak to bym musiał gdzieś tak w środku let's playa przerywać i iść do tego świata, żeby zdobyć resztę orbów, czyli tych tutaj prawy dolny róg to są właśnie te orby. W każdym świecie jest chyba maksymalna liczba, to jest 4. No, więc musimy aktywować lampy z klejnotów dzięki właśnie Superfly. To jest Superfly, ona umożliwia latanie, tak jak te poziomy lotnicze w Spyro 1 to robiły. Tylko że jedna rzecz to jest taka, że tam było tylko ta możliwość, a tu jest praktycznie w każdym poziomie ta możliwość.
Nawet nie żartuję. Praktycznie w każdym poziomie jest ta możliwość. Więc jej, zapaliliśmy tą całą lampę. I jest fajnie. Więc w każdym razie oni się bali, że musieli musieli przerwać mecz baseballa i ten gość znalazł właśnie tego orba wśród tych całych piłek do baseballa. Więc teraz pogadamy do tego misia, do Dobera. No, w każdym razie to jest Moneybags. Więc to jest najbardziej chamski miś w całym, nie wiem, świecie gier. Nie będziemy mu płacić, gdyż mam coś takiego jak Double Jump i nie będę tracił cennych klejnotów na to, tylko żebym mógł mu zapłacić. To jest taki komornik, który nawet nie wie, za co mamy zapłacić właściwie. Ten gość właściwie jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o uczenie się nowych technik, ale jest strasznym odciskiem na tyłeczku. Rozumiecie, o co mi chodzi, jak dotrzemy do Spyro 3. Bo sądzę, że niektórzy mogą mnie zrozumieć teraz. Nowi z serią, o to mówię. Ale zacznę ciąć, ale dobra, nie będę badał i nie narzekał. Do tej myszy zagadamy później. Na razie on nie jest zbytnio ważny dla mnie. Tutaj poniszczę wszystkich. No i pozbieramy sobie wszystkie klejnoty na spokojnie. Nie ma pośpiechu, jak to mawiają. I ogólnie jest mała ciekawostka. Otóż gdy... Ale spokojnie jak na wojnie. Więc tak, widzicie ten klejnot? Tak. Więc kiedy wciśnie R1, L1, R2, L2... A, to wystarczy tylko R1, L... A może tak? Nie. R1, L1 i R2. Albo... Nie. R1, L1 i R2 to Sparks będzie wam pokazywała klejnoty. Jest to bardzo przydatne, według mnie jest to bardzo fajne. Szkoda tylko, że... Nie bym wam spoilerował. Szkoda, że tego nie było w Spyro 1. O, tak powiem. Bo to by się bardzo przydało, według mnie, w Spyro 1. Ale no cóż. Ale pewnie by Insomniac padł na to, że zrobimy to dopiero po przejściu gry. Jakby wiedzieć, co to jest New Game Plus podczas Spyro 1, to... O, ale bym grał. Też przechodzenie Spyro tak kolejny raz. To znaczy, ja już teoretycznie Spyro 2 będę 100% wraz z tym Let's Playem czwarty raz, więc... Lol. Okej, tu już chyba nie ma... Nic, ale dobra, pogadajmy z tym gościem. No. Więc on nam mówi o dokładnie tym samym, co tamten poprzedni. Dokładnie tamten, co przed chwilą byliśmy u niego. Trochę to się zobaczyłem, ale okej. I ona mówi o tym, że musimy podpalić te wszystkie lampy. Oczywiście to jest live play, żeby nie było, bo Spyro 2 jest bardzo łatwą grą. I jest fajnie. No więc dostajemy kolejnego orba, już drugiego, więc praktycznie zrobiliśmy 33% z tego świata, nie licząc klejnotów, mieszkajcie 66 i 1/6 tego świata. Więc teraz, już 400 klejnotów. Normalnie byście musieli 300 zdobyć. No, więc teraz musimy, ten goście będzie nam dawał kamienie. Dzięki którym będziemy mogli trafić w te całe jaszczurki kolejne, takie dzieci jaszczurki. To jest nowa umiejętność, to znaczy nie pamiętam, czy było słowo. Wciskamy trójkąt i pojawia nam się kółko, dzięki któremu możemy rzucać wszystko. Jest ich 6. Dobra, więc do następnej
Wizard, ja tego nie będę robił, ja po prostu to przejdę, że tak powiem, na glitchach. To zadanie zrobię na glitchach, żeby nie było, chociaż nie robię tak, że przychodzę, że tak powiem, całą grę na kodach czy coś w tym stylu. Okej, więc tak, jeżeli to chcecie zrobić jak ja, to zapamiętajcie, że następna jaszczurka się nie pojawi, dopóki tamten gościu nie zaakceptuje, że wy tamtą jaszczurkę zniszczyliście. Jak widzicie, trzeba na niego czekać, aby cokolwiek robił. To jest trochę takie głupie. No dobra, on teraz zaakceptuje to, że ja tamtą jaszczurkę rozwaliłem, zacznie klaskać. Teraz pójdę tu. Kurde. Dobra. Kupa. No jaki ty z tej jaszczurki? No, kurde. Może jest to łatwa gra, ale czasami jest to... No, nie chcę to przejść, żebyście nie musieli patrzeć, jak ja jestem durny w celowaniu. Dobra, więc teraz niech ten gościu nam zaakceptuje. Okej. Teraz lecimy tutaj, oczywiście nie gadamy z tym gościem. Z tym gościem będziemy zawsze prawdopodobnie gadać na końcu, chyba że musimy backtrackować, to wtedy już nie i tego mostu nie będziemy mogli użyć. I od razu mówię, że jeżeli most nie jest aktywowany, to nic wam to nie przeszkadza w zdobyciu tego klejnotu, gdyż ten nasz kolega nie przechodzi po moście, co jest bardzo fajne według mnie. I od razu mówię, nie piszcie, że zgapiam od gamera, że zgapiam od pomidora, jeżeli chodzi o glitchowanie Spyro, gdyż jak większość moich widzów wie, ja jestem osobiście speedrunnerem. Ja jestem osobiście speedrunnerem i ja się tego tylko i wyłącznie nauczyłem tylko po to, aby speedrunować Spyro 2. Więc prawdopodobnie możliwe, że ja tego się nauczyłem wcześniej niż gamer. Więc sorry ludzie. Dobra, to już akurat się... Chociaż... Dałoby się zgliczować, ale teraz mi się akurat nie chce. Tak, jestem leniwy, wiem. Na gościu idź. Idź! Idź, bo ci posmażę tyłek. No. No, ogólnie to teraz nam mówi o tym, ale wcześniej to wystarczyło, żebyśmy po prostu wyrzucili ten cały kamień, ale teraz to musimy namierzyć, bo inaczej by nam się nie dało. Zaczekam, aż on przejdzie. No, i myk. Teraz przejdziemy sobie tu. Czy tam ten gościu idzie, czy czeka? Nie idzie. Dobra, więc to już będzie ostatnia jaszczurka. Szósta. I myk. No jaki typ, ja nie mogę, nie. I od razu mówię, że chyba Spyro 3 również będzie live play, chociaż jeszcze nie jestem pewien. Jej, uratowaliśmy klejnoty. Some girl with the wings. Chodzi tutaj oczywiście o wróżkę. Jest, wystuprocentowaliśmy świat kompletnie i teraz możemy iść ukończyć poziom. Ogólnie to jeszcze jeden jest tytuł tej gry, poza Ripto's Rage. Oczywiście Ripto to jest z tego powodu, że w Ameryce ludzie japoński tytuł czytali jako Ripto, w sensie, że myśleli, że Spyro w japońskiej wersji ma na imię Ripto. I tak się niefortunnie złożyło, ale to dało przynajmniej pomysł na imię antagonisty drugiej części i było fajnie, to właściwie się nie dziwię, że miał Rage'a. A drugi tytuł to jest Gateway to Glimmer, bo ponieważ ten poziom się nazywa Glimmer. I o to chodzi, że no, przenieśliśmy tutaj portalem. Ale dobra, zagadajmy do gościa. W każdym razie pomogliśmy mu.
I to jest nowość w tej grze. Musimy zbierać talizmany. On nam właśnie mówił o tym, że daje nam talizman Glimmeru. Każdy świat ma inny talizman, co jest bardzo fajne. I on teraz mówi o tym, że ten magiczny portal przeniesie nas do Summer Forest, który jest takim głównym światem Avalaru. Dobra, in Summer Forest. Teraz będzie cutscenka. Tak. I tu właśnie Ripto przejmie cały ten Summer Forest. No. I na tym polega właściwie gra. No. W każdym razie jest 14 talizmanów. I ogólnie taka mała ciekawostka. Są trzy typy speedrunów w Spyro 2. Jest Any Percentage Speedrun, czyli że przejście gry jak najszybciej się da. Bodajże rekord to jest mniej niż 7 minut. Żeby zdobyć wszystkie orby, czyli praktycznie 100%. Nie, 4, przepraszam. Zdobyć wszystkie orby. Wystuprocentować grę oraz zdobyć 14 talizmanów w jak najszybszym czasie. W każdym razie ono tam teraz tłumaczyło o talizmanach, że mają wielką moc i one otwierają bramę do tego, byśmy mogli pokonać Ripto. Tak. I ogólnie moglibyśmy właściwie nie robić żadnych tych orbów i zbierać talizmany, ale głównie mi chodzi o to, żeby wam pokazać, jak się przejść tą grę w 100% oraz bonus wam pokazać. Ale fajnie, że w tej grze jest autosaving i nie musimy się bać o to, że zapomnimy o zasejwowaniu w Spyro 1, jak w Spyro 1. To jest nowa możliwość zdobywania żyć. Sparks będzie jadła te motyle, takie niebieskie. I dzięki temu dostajemy życie. Jest fajnie. Oczywiście jest jakiś tam procent szans, że z wrogów to wyleci. Z takich pozytywnie nastawionych do nas potworków, zwierząt. I o nich dostajemy. Jakiś tam jest procent na to, czy tam chyba 5% jest bodajże na to, by zdobyć ten motylek ze zwierzęcia. Jest fajny. No i ona teraz mówi, że to jest homeworld, czyli hub world właściwie. I tutaj jest wiele portalów do innych światów. I ona mówi o tym, że musimy zdobyć te wszystkie talizmany i inne duperele. I specjalnie wam nie daję tłumaczenia, gdyż to jest po prostu nudne, a ja wam to tłumaczę prosto zwięźle i na temat. Żeby nie było żadnych pierdół, które niepotrzebnie by wam zawracały głowę. Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli za to, że tłumaczenia nie będzie. Gdyż najzwyczajniej w świecie mi się nie chce. To też po pierwsze, a poza tym wtedy by odcinki wychodziły tak szybko, jak leci krew z nosa pod górkę, więc no. I okej, pogadajmy sobie z Hunterem. No, więc on nam mówi, że Ripto zniszczył ten most i musimy nauczyć się od nowa glajdu oraz skakania. Co z tego, że przeszliśmy pierwszy świat, już praktycznie tego się nauczyliśmy. Ale no dobra, nie będziemy mu robić smutku. I w pierwszym odcinku oczywiście nie wystuprocentujemy Hub World'a, to jest praktycznie niemożliwe. To znaczy, no praktycznie... Właściwie to wystuprocentujemy. Wystuprocentujemy sobie Hub World i... I zakończymy odcinek. Więc to będzie takie, może tak powiem, wprowadzenie do serii. Okej. Żeby się nie zdobędziemy...
nie pokonamy w tym świecie bossa, gdyż w każdym świecie jest boss, w przeciwieństwie do Spyro 1. Razie prezentujemy tą część i lol, ten odcinek będzie w pół godziny. Ale jest. Dobra. Więc lecimy sobie dalej. Ogólnie Spyro 2 jest moją ulubioną grą na ogólnie PS1 i tak dalej. Bardzo lubię tą grę i to widać po tym, jak że wystuprocentowałem ją aż 3 razy. Więc tak, teraz nas będzie uczył o wszystkich trikach, jakie są tu możliwe, czyli latanie i lekkie unoszenie się, gdy dotrzemy gdzieś, oraz kolejna nauka skakania. No. I must glide. Co z tego, że właśnie mnie tego że przed chwilą mnie tego uczyłeś? Dobra. Będę lepszy. Jaki typ? Ej, to było oszukane. To było oszukane. On mnie oszukał, dobra. Dobra, teraz to powtórzę, mam się gdzieś. No, jaki typ, kurde, mol. Jak lamie. Oj, ten SP będzie sporo dawał. Dobra. Halo? No. Teraz nauczymy się hoveru, czyli właśnie to, o czym mówiłem, że lekkie unoszenie się po tym, jak będziemy latać. No, extra high, ja już sobie pominę. Myk. I tak wygląda hover. To jest hover, bardzo jest przydatny w speedrunach. On działa tak daleko, tylko jeżeli jakiś tam dystans przeniesiecie. Jak widzicie teraz, był to duży dystans i uniosło mnie trochę, a teraz myk. No, praktycznie nic mi nie dało. Dobra. No, więc teraz musimy zrobić właśnie tych samych. Dobra. No. No i musimy oczywiście kliknąć na analogu lub na D-padzie hover, żeby nam to trochę dało dystansu. Po prostu zrobimy sobie tak i myk. No, więc jesteśmy atletą. No. I na serio, nie mógł nam dać tego od razu. Ja nie rozumiem czasami logiki w tej grze. Nie mógł nam dać tego od razu. Więc nie będę robił takich trików jak latanie w... co? Pływanie w powietrzu, gdyż jest to oklepane. I teraz musi być niestety kupić sobie umiejętność pływania. Dobra, dobra. I teraz nas on nauczy pływania. Dobra. Nie wiem, wam tłumaczył instrukcji, was pewnie też to nie obchodzi, jeżeli oglądacie ten lesbię, to pewnie wiecie, co to jest Spyro 2 i jak tu grać. Raczej to też nie jest trudne, że nie trzeba być jakimś Einsteinem, żeby wiedzieć co i jak. Dobra, coś tu jest. Tak, owszem. To są nowe butelki, które są tylko możliwe do zdobycia pod wodą. I roztrzaskania przy okazji. Tak naprawdę, gdybyśmy tu weszli, zgliczowali to i weszli tu tak, że moglibyśmy chodzić pod tą wodą, to również możemy je zniszczyć tak jak te metalowe. Ogólnie styl graficzny Spyro 2 jest o wiele według mnie lepszy niż Spyro 1, czyli jednak, to znaczy najlepszy jest i tak Spyro 3 według mnie pod względem grafiki. Ale i tak według mnie Spyro 2 zdecydowanie wygrywała, bo jest po prostu jest napchany niepotrzebnymi rzeczami. Jest po prostu idealny, to jest idealna po prostu gra zbalansowana. Aha, nie wysyprocentujemy aborda, więc po prostu zdobędziemy tyle, ile możemy i będzie fajnie. Dobra, więc to sobie chodźmy. Tak, będę nadużywał tego double jump, od razu mówię. Tu jeszcze nie. Chodźmy. Nie. I to jest hint dla ludzi, którzy 100% tę grę. Nie otwierajcie
tego przejścia. Po prostu zróbcie tak. Oczywiście nie musicie zrobić double jumpa. Ja to tylko robię dlatego, żeby poszpanować, że umiem double jumpa i tu macie orb. Ja teraz mówię, dźwięk tego orba strasznie wnerwia, więc najlepiej, abyście go nie ignorowali, bo będzie was strasznie wnerwiał. Więc to musimy kupić to przejście. 400, dobra. Więc trzeba będzie parę poziomów przejść. Znaczy właściwie jeden, ale dobra. No tu, i to są właśnie drzwi, o których mówiłem, czyli musimy zdobyć tutaj wszystkie talizmany, wszystkie bodajże 4, nie jestem pewien. Nie 4, nie ma szans, żeby 4 były. W każdym razie tyle jest tutaj talizmanów, musimy je zdobyć, żeby mieć możliwość wejścia do bossa. W każdym bądź razie, to by było już na tyle z tego pierwszego odcinka ze Spyro 2. Demet. Dobra. Ona mówi o tym kolekcjonowaniu drzemów i tak dalej. Znaczy klejnotów, sorry. Przez pomidorowego mam teraz mętli głupot. Ale dobra, więc to było na tyle... Nie, zaraz. Sorki ludzie. Ale będą teraz tylko prawdziwi widzowie zostali. To jest taki test. Więc kto został do tego momentu, to napisze niech ciastko w komentarzu. To wtedy będzie fajne. Okej, okay, myk. I zauważyłem taką przypadłość, że ogólnie jak raszuję lub pływam tak szybciej w wodzie, to Sparks nie zawsze daje zbieraną kryształy. Nie wiem, czy to jest prawda, czy po prostu ja mam jak... Czy po prostu jestem za szybki. I są pewne glitche, jeśli chodzi o wychodzenie z wody, ale to da się wybaczyć w takiej pięknej grze. Okej, to jest ostatni orb, ostatni, przedostatni, przepraszam. Więc tak, to by było na tyle w Spyro 2. Ze Spyro 2. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że będziecie czekać na następne odcinki z tej serii. Mam nadzieję, że się nie skrzani to nagranie, bo będę bardzo zły. Dzięki za oglądanie, na razie i cześć. Pa, pa!